Co się z tobą dzieje? Poprzednio grałaś jak trzeba, a teraz puchłaś? Co ty nosy robiłaś? Co miał powiedzieć, że znaczek nosi? No ale to znaczy, co negatywny efekt dał to? No jeżeli się zdejmuje, tak. Bo stajesz się znowu sobą, wracasz do tego, co jest, już ci nikt nie przypomina, pobiera energię. Bardzo wąskie są do przejścia. Jak on tam przechodzi, to nie wiem. Ale tu, gdzie jest, buduje ten kopiec jest dość potężny. Wyczytałem, że on pracuje 4 godziny i 4 godziny śpi, musi odpoczywać. Taki cykl życia ma. Mhm. Ja mówię, to ja cię urządzę. Wziąłem takie małe patyczki, wiesz, i wkładałem te kopce na górze. Ten cykl cały jest, robiłem, nie? Nie musiał być długi. Dosłownie 10 centymetrów. Na początku byłem zdziwiony, bo on dalej kopie. Rozumiesz? W tych, co już jest, nie. No więc tamtych znowu, w tamtych następnych znowu. Po pewnym czasie patrzę, kreta nie ma. Wredny jesteś. Ty wszędzie mu patyczki wtykałeś. Patyczki bo dawa. Co? A już najbardziej robić te wszelkiego rodzaju tatuaże, które kobiety mają na kręgosłupie, na kundalini, gdzie energia przez te tatuaże wyrzucana jest na zewnątrz. Prawda? Gdzie ich morale jest pod wielkim znakiem zapytania. Prawda? Więc to jest ogromna odpowiedzialność. No i brak jakiegoś takiego zrozumienia, co tu się dzieje, prawda? Należy tylko i wyłącznie współczuć tym ludziom. To nie jest zabawa. No tatuaże to jest coś, nawet jeżeli dopracujemy, to i tak nie wiadomo, jak to za ileś lat będzie, bo człowiek się zmienia. Tak, a tatuaż za każdym razem o jednej rzeczy mówi. No, sporo takich rzeczy robiliśmy, sporo urządzeń egipskich, żeby sprawdzić, jak działają. Prawda? Między innymi robiliśmy koronę z kobrą. Chciałem zobaczyć, jak funkcjonuje kobra. Mhm. Prawda? Wyciąłem z drewna, zrobiłem sobie taką rzeźbę po nałożeniu na głowę. Niby nic się nie dzieje.